4. Alkoholicy są dobrymi kłamcami, oszustami oraz manipulantami. Chociaż w głębi duszy mogą być dobrymi, uczciwymi ludźmi, alkoholicy będą próbowali ukryć swoje problemy i niechętnie zechcą o nich rozmawiać. Bardzo często okłamują żonę, męża czy też pracodawcę. Oszukują też właścicieli barów, w których bywają po kilka dni, zaprzyjaźniają się z nimi tylko po to, aby w krytycznym momencie powiedzieć, że zapomnieli lub zgubili portfel, lub nie mają pieniędzy na picie. Po takim wydarzeniu zwykle nigdy się już w takim barze czy sklepie nie pojawiają. Manipulują swoimi bliskimi, aby im zakupili alkohol, często używając przy tym przemoc psychiczną. Potrafią świetnie przez jakiś czas ukrywać swoje picie oraz swoje butelki. 5. Alkoholicy początkowo obwiniają innych o to, że sami piją. Początkowo alkoholik uważa, że złe rzeczy, które dzieją się w jego życiu, są wynikiem nieszczęścia. Stopniowo wszystko jest winą kogoś innego. Co więcej, wszyscy i wszystko stają się powodem do picia. To jest błędna spirala, do której wiele osób może się odnosić. Twoje picie powoduje problemy w twoim życiu, ty nie możesz sobie poradzić z presją tych problemów, więc będziesz pił, ponieważ straszne, bolące okoliczności zmuszają cię do tego. Wielu uzależnionych woli obwiniać innych, niż dopuścić do świadomości to, że są chorzy. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na naszą stronę nasza-myślnikterapia.pl. Pozdrawiamy!